Większość osób z TGD ma swoje rodziny, przyjeżdżają często na koncerty rodzinnie. Jak udaje się Wam wszystkim, także Panu, łączyć występy, wyjazdy z życiem rodzinnym? Jak to można połączyć? No to nie jest łatwe. Jeszcze łatwiej mają ci, którzy na przykład, że jest jedna osoba w zespole, druga nie. I wtedy można dziecko zostawić z mamusią albo z tatusiem. My z Emilką jesteśmy razem w zespole i tu po prostu polujemy na niańki. Tak? Ale mamy kilka przyjaznych nam osób. Moja mama, mama Emilki czasami przyjeżdżają do nas, czasami my zostawiamy u nich dzieci. Mamy też naszą przyjaciółkę Elę, która jest bardzo otwarta, kocha nas, nasze dzieci. TGD, także przyjeżdża, zostaje z nimi. Teraz tych koncertów było dużo, także naprawdę to musieliśmy to nieźle kombinować, żeby to się udało zrobić. Pilnowanie dzieci to jest jedna rzecz, inna to jest praca zawodowa. Też różni ludzie w różnych zawodach pracują. Mój jest wolny, także ja mogę sobie, no powiedzmy, wybrać czas, kiedy pracuję, kiedy nie i jakoś to ustalać, chociaż no, to jest to trud, ale warto się trudzić w słusznej sprawie. I na koniec chciałam jeszcze zapytać, jak pan ocenia polską chrześcijańską scenę muzyczną, bo dużo się mówi o tym, że jest coraz słabiej, a jednak TGD pchnie się coraz wyżej. To myślę, że to lepiej jakiś radiowiec by powiedział, czy ktoś, kto tak to bacznie obserwuje. No był taki wysyp na początku lat 90. Strasznie dużo tych zespołów się pojawiło. Nie wszystkie przetrwały. Z nami to jest też taka sytuacja, że tak powiem, mam paru wiernych zawodników w swojej drużynie i dzięki tej wierności, też takie, jeżeli chodzi o zespół, o ideę, to takie zespoły, w których jest ciągła rotacja i to trwa jakoś tam długo, ale dzięki nim to istnieje. Także TGD to już jest teraz 31 rok naszej działalności. My zaczynaliśmy jeszcze, no nie wszyscy to wiedzą, ale przed Arką Noego, przed Deus Meus, przed New Life Music. Wtedy było parę takich formacji, coś tam się tworzyło w ruchu oazowym, też jakieś muzykowanie było. Przed nami była grupa mojego brata, nie wiem, czy ktoś zna jeszcze taką nazwę, a to był zespół, którym ja się inspirowałem. Pierwszy taki zawodowy zespół grający muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. No i jest parę fajnych formacji, jest Gospel Rain, tak? New Life Music gra cały czas. Czy to jest wszystko silne? No, trudno to powiedzieć. Ja powiem taką jedną swoją filozofię, którą noszę w sobie od zawsze. Kiedyś musiałem o to toczyć spory w swojej wspólnocie. Nie wszyscy to rozumieli. Ja wierzę, że da się połączyć jakość duchową z jakością muzyczną. I kiedy byłem małym chłopcem, to pamiętam takie boje, które wokół tego się toczyły, że albo coś jest zawodowe, albo że to ma jakąś taką wartość duchową. Ja zawsze wierzyłem, że to można i że trzeba to połączyć ze sobą. I myślę, że to jest siła w TGD, że my nie odpuszczamy tutaj pod żadnym względem, że ich chcemy właśnie na przykład też inspirując się psalmami, czy biorąc z takiego niewyczerpanego, najlepszego źródła ze Słowa Bożego, tak? Tak śpiewać, żyć w zgodzie z tym, co śpiewamy. I też są takie formacje, w których ludzie jakby to, gromadzą się powiedzmy wokół muzyki gospel czy przesłania, ale ich życie z tym przesłaniem nie ma nic wspólnego. I to jest, ma to wtedy wartość muzyczną, owszem, ale nie ma tej harmonii, tego wyrażania siebie. To, na czym mi zależy i co się dzieje w TGD, to, że to, jak my śpiewamy, to jest wyraz naszej modlitwy. No i też ma to szczęście takie, że tam się spotkało paru ludzi, zainspirowało, ktoś dołączył do zespołu i że powolutku to jakoś, muzycznie to trzyma się kupy. No, mam nadzieję, że jeszcze pomysłów nam starczy na następne 30 lat. Takie
niekiedy organizuje także różnego rodzaju warsztaty i rekolekcje ekumeniczne. Czym dla Pana jest to doświadczenie przebywania z ludźmi z różnych wyznań? I to jest moje ulubione pytanie. To jest nasz tegiedowy skarb, absolutnie. Kiedyś chór pochodził tylko z ewangelicznych środowisk, a potem zaczęło się właśnie mieszanie, otwieranie się. No i to ja uważam, że to jest nasz największy skarb. I to jest coś, co ja wiem, że właśnie, że Kościół to nie jest polityka. I nasz duszpasterz używa doskonałego przykładu. On mówi coś takiego, że chrześcijaństwo, znaczy, że tort zwany chrześcijaństwem kiedyś dzielił się na prawosławie, katolicyzm, luteranizm, jeszcze jakiś baptyzm, kościoły charyzmatyczne i tak dalej. A mówi, dzisiaj przychodzi czas, kiedy już tak się tego tortu nie kroi. Kroi się go tylko w ten sposób. Na tych, którzy kochają Pana Jezusa, którzy słuchają głosu Ducha Świętego i na resztę, która uprawia politykę, tradycję i tak dalej. Także i kiedy, jeżeli tak jest, jeżeli ten przykład odzwierciedla rzeczywistość, to ci ludzie, którzy właśnie nie rozpoznają się pod względem szyldów, czy jakiejś tam tradycji, z której są wychowani, ale tego, że jest jeden Bóg, że więcej jest tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli, że warto w to zainwestować, że warto popatrzeć na innego człowieka i to też jest kwestia pokora, żeby zobaczyć, że ktoś może coś lepiej ode mnie rozumie, że akcent, który stawia, jest właściwym akcentem, bo czasami to jest kwestia po prostu postawienia akcentów. Ja na przykład zobaczyłem, moja żona się wywodziła z innej wspólnoty niż ja i ja zobaczyłem, że w jej wspólnocie ludzie bardziej rozumieją, co to jest wspólnota, niż ja rozumiem. Ja im tego zazdroszczę i też chciałbym tak zrobić. Jak kiedy człowiek to na przykład zaczyna w taki sposób podchodzić, uczyć się od innych ludzi, to jest super. I też te nasze powiązania w zespole, one z, jak to powiedzieć, one się odbywają tak, a nie tak, że ktoś, kto jest tam, można powiedzieć, historycznie z jakiegoś innego bieguna, tak, jeżeli chodzi o wyznanie, ale na zasadzie, na poziomie serca, to jest mi znacznie bliżej do niego, niż nawet do kogoś, kto wyznaje dokładnie taką samą doktrynę jak ja. Także to jest piękne, to jest naprawdę piękne i ta otwartość, która jest w ludziach, w nas, ona procentuje też, że nas zapraszają katolicy, protestanci i wszyscy nas przyjmują jak swoich, bo nikt nie robi żadnej bariery i no, to jest super, to jest Kościół. A przebywając już od tylu lat na scenie muzycznej, może Pan z czystym sumieniem powiedzieć, że muzyka łączy ludzi? Tak, łączy. Ja to jakoś tam się bardzo nad takim hasłem nie zastanawiam, ale jest to coś, na pewno jest to spoiwo, jest to coś, co nas połączyło ostatnio. W przypadku psalmów, ja pamiętam moment, jak byliśmy na warsztatach naszych przed nagrywaniem płyty i część utworów już mieliśmy mniej więcej opracowanych, nawet rozgryzionych, ale ja przywiozłem całą resztę i to było, jak zobaczyłem, kiedy uczyłem chór tych psalmów, tych partii, jak oni zaczęli to śpiewać z takim zaangażowaniem, jak swoje, to te piosenki, one nagle nabrały innego wymiaru. To, co ja sobie sam śpiewałem tam z pianinem w domu, to brzmiało troszkę, ja w głowie to jakoś miałem, ale kiedy to usłyszałem na głosy i widząc właśnie to w oczach ludzi, którzy to śpiewali, to było połączenie, to była siła, to jest siła.